Rozmowy Winergo. Zapraszam, Arek Cempura. Dzień dobry wieczór się z Państwem, bo nigdy nie wiem, kiedy to oglądacie lub kiedy tego słuchacie. Arek Cempura i rozmowy Winergo. Po pierwsze, dziękuję Wam za nowe subskrypcje. Pamiętajcie ciągle, że. Obiecałem, że jak będzie ich 300, to wtedy poprowadzę rozmowy Winergo w niewyprasowanej koszuli. To dzięki Wam za to. Dzięki Wam za komentarze, które się też pojawiają. Zapraszam do subskrypcji. Nie jesteśmy jakimś kanałem, który wrzuca coś co tydzień, co dwa. Jesteśmy kanałem, który wrzuca materiał wtedy, kiedy mamy coś ciekawego do opublikowania. Jak możecie zauważyć, dzisiaj lekka zmiana w tak zwanej stylówce prowadzącego, ale to z tego względu, że temat, który dzisiaj jest przede mną, jest dla mnie trudny. Jestem z wykształcenia inżynierem telekomunikacji. Trochę życia przepracowałem, oferując różnego rodzaju rozwiązania klientom. Dzisiaj. Też pracuję w firmie, która ma dosyć szerokie portfolio, jeżeli chodzi o rozwiązania wspierające cyfrową transformację. I to od wyposażenia miejsc pracy, aż po zbudowanie kompletnych systemów do transmisji krytycznych danych na terenie całego kraju. Mamy wiele takich projektów na koncie, przed nami kolejne. Ale ten ciemny kolor to trochę tak symbolizuje, że trochę w tym temacie, który dzisiaj będę poruszał, jestem ciemny. Mam okazję, że od mojego gościa się dzisiaj e, dosyć dużo dowiem, dosyć dużo nauczę, ale jednocześnie, że wraz z gościem przekonamy Was do tego, żeby rozważyć pewne rozwiązanie, o którym dzisiaj będziemy mówili. A o czym będziemy mówili? To ja może dzisiaj trochę przeczytam i będę wspomagał się pewnymi definicjami, które znalazłem. Będziemy dzisiaj mówili, czym jest hiperkonwergencja. Według definicji, które możecie znaleźć, hiperkonwergencja to system, który łączy serwer, Przestrzeń dyskową i funkcje serwerowe w jedno. Wszystkimi wspomnianymi elementami można wówczas zarządzać w uporządkowany, jednolity sposób, a wszystko za sprawą warstwy software'owej, czyli jednego z elementów e, warstw, które występują w systemach e, informatycznych. Tego rodzaju rozwiązanie, według ekspertów, może wiązać się z rezygnacją z poszczególnych tradycyjnych podziałów w systemie IT i pójść w stronę programowania. Eksperci też twierdzą, że infrastruktura hiperkonwergentna może zastąpić albo stać się zamienną opcją dla chmur publicznych. Dlaczego to może być ważne? No, w wielu przypadkach nie wszystkie przedsiębiorstwa chcą przekazywać swoje dane, czy też aplikacje firmom zewnętrznym, dlatego dosyć popularne są rozwiązania takie właśnie hybrydowe, gdzie korzystamy z chmury prywatnej i chmury publicznej, a tu się okazuje, że tego typu rozwiązania mogą nam jeszcze bardziej Ułatwić zarządzanie naszymi systemami, a jednocześnie zapewnić znacznie większe bezpieczeństwo danych, bo myślę, że wszyscy sobie dzisiaj zdajemy z tego sprawę, że w każdym momencie możemy być celem ataku i na pewno nim jesteśmy. Kwestia jest tylko, kiedy zostaniemy zaatakowani. Według ekspertów zalet infrastruktury hiperkonwergentnej nie brakuje. Przede wszystkim za jej pomocą możemy mówić o uproszczeniu całej infrastruktury IT. Wszystko to dzięki wspomnianej integracji serwerów, pamięci masowej oraz wirtualizacji. Systemy te są łatwe do wdrożenia według dostawców, ekspertów i firm takich jak Inergo, które tym się zajmują, bo mamy w tym doświadczenie, a jednocześnie umożliwiają szybkie skalowanie potem całego tego systemu, zasobów IT, co jest dosyć istotne z punktu widzenia rozwoju organizacji, bo organizacja się rozwija i chciałaby mieć pewien, jakby. Element bezpieczeństwa, że te systemy danego dnia, w danym roku może szybciej dostosować pod swoje bieżące potrzeby. Tak jak powiedziałem, trochę się czuję jeszcze ciemny w tym temacie, stąd pierwszy raz właściwie w rozmowach Inergo tyle czytania, ale chciałem być pewien, że zrobię dobre wprowadzenie. Ale teraz przejdźmy już do gościa rozmów Winergo. Moim gościem dzisiaj jest Igor Sikorski z Newtanixa. Igor, czym się zajmujesz zawodowo? No i może jakaś rzecz, która jest taka bardziej prywatna i wiesz, poza rozmowy winergo nie wyjdzie, no bo nigdy nie wychodzi. Rozumiem, to <laughs> mogę, mogę być zupełnie szczery. Kieruję firmą Nutanix w Polsce. Od pięciu lat jestem związany z Nutanixem. Natomiast z hiperkonwergencją jestem związany już prawie dziewięć lat w trzech różnych firmach. SimpliVity, Microsoft i Nutanix. Oprócz tego jestem certyfikowanym inżynierem Nutanixa. Jestem chyba jedynym w Europie kierownikiem sprzedaży w Nutanixie, który zrobił certyfikat inżynierski, który nie jest łatwy do, do zrobienia. A czym się zajmuję prywatnie? No, różnymi rzeczami. Tu akurat jesteśmy przy temacie filmowania i streamowania. No to posiedzi, podzielę się tym, że również mam swój kanał na YouTube. No, ma dużo mniej subskrybentów niż rozmowy z Inergo. No, ale może po tym, może po po tym, tym odcinku. My, może po tym ludzie odcinku. Może po tym Zresztą myślę, że. Szanowni Państwo, no, link do kanału Igora zamieścimy w opisie odcinka. A jak posłuchacie, pewnie za chwilę tutaj się przyznasz, co jest tam na tym kanale, no to może będziecie tam chętnie zaglądali. Ja już subskrybuję. <laughs> Przyznam się, filmuję ptaki. Ptaki z mojego otoczenia, czyli z Warszawa Ochota. Kanał się nazywa Ptaki Ochoty. Jest moim autorskim kanałem, moim autorskim pomysłem. Zupełnie amatorskim kanałem. Na razie jest kilkanaście filmów. I mam ambicje, żeby sfilmować wszystkie możliwe ptaki, jakie, jakie w Warszawie fruwają. Ale czekaj, a skąd w ogóle pomysł? Co, co, bo z, zawsze za czymś takim stoi. Coś pomysł się wydarzyło, tak, nie wiem, potknąłeś się tak. o ptaka albo wleciał ci na balkon, albo... Tak, pomysł, pomysł zawdzięczam COVID-owi. COVID wszystkich zamknął w domu. Nie można było chodzić i po prostu szukałem pomysłu, co z tym czasem zrobić, który mi COVID ufundował. Za oknem za okno wystawiłem karmnik, zleciało się dużo ptactwa. Sąsiedzi zrobili to samo, zaczęła się konkurencja między sąsiedzka, kto zwabi więcej. Stwierdziłem, że wygram tę konkurencję i dokumentuję ją na filmie. Kupiłem fotopułapkę i zacząłem te ptaki filmować. Tak to się, tak to się zaczęło i zrobiło się to moją jakąś tam pasją. Po tych rozmowach myślę, że rozbuduję swój sprzęt, patrząc na to, co Inergo tutaj ma w studiu. A ty, kto, kto pierwszy, jaki ptak wpadł w tą fotopłapkę? No, z, zgadnij, znając moje imię i nazwisko. Sikorka? Sikorka, Sikorka Modra. Ale, ale poczekaj, to ona czekała na to, aż założysz fotopułapkę, żeby się jakoś tak mm, przymilić do ciebie. Ja czekałem na nią z fotopułapką, natomiast sikorki rzeczywiście się... W covid ie się objawi objawiło najwięcej sikorek, u mnie akurat dwa gatunki, modra i bogata. Ale to i, dobrze, a jakieś inne, bo teraz mówisz, że masz o, ptaki ochoty, no to te, które jednak pojawiają się w, no, w dosyć już takiej zurbanizowanej części Warszawy, jakby na to nie tak, patrzeć. Tak, tak, to tak. nie jest miejsce w Warszawie które specjalnie m, sprzyja, to bardziej się ptaki dostosowują do tego, co człowiek robi, jak ingeruje w przestrzeń. No i jakie inne jeszcze ptaki tutaj już zdążyłeś? E, ptaki się w ogóle bardzo dobrze e, adaptują do miasta. E, z takich ciekawostek na przykład gołąb e, bardzo uwielbia bloki, bo to mu przypomina klify. Gołębie skalne uwielbiają e, blokowiska i się świetnie adaptują. A ptaków, od kiedy zacząłem filmować, zrozumiałem, że jest ich więcej niż nam się wydaje. Z takich ciekawych to jest na przykład kwiczoł, na przykład rudzik, krogulec. Z takich ptaków, których byśmy się pewnie nie spodziewali. To jakbyś dzisiaj sobie podsumował, to ile już tych ptaków wpadło w tą fotopułapkę? O, nie pamiętam, liczby kilkanaście. Mhm, i co, jakby, ale jest tak na przykład, że jesteś już w stanie zidentyfikować po czym, że niektóre są powracające? Czy jeszcze nie masz takiego oka, żeby... bo nie, nie zaobrączkowałeś ich w żaden sposób. No nie rozpoznaję ich po twarzach. Nie rozpoznaję ich po twarzach. <śmiech> <śmiech> ich po twarzach ale y, są ptaki, które y, są terytorialne. Na przykład mm -hmm. rudzik. Okay. I wiadomo, że ten rudzik, który jest u mnie, to jest ten sam, który był w zeszłym roku. I on to terytorium sobie rezerwuje i innego rudzika nie, nie dopuści. Okej, okay, nie dopuści innego rudzika, a jak z innymi ptakami, to jest jakaś walka o wpływy. Tutaj nie, nie wiem, Nie, one się, czy... one się żywią czym innym. Jest nisza ekologiczna. Jeden je nasiona, inny je robaki, i trzeci je mój karmnik, a czwarty hmm. je te ptaki, które przylatują do mojego karmnika. A co, co to takiego jest? No, krogulec. Krogulec również się pojawił? I co, i on tam dosyć często sobie jakby się? Re, 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 regularnie poluje, tak. No, taki. no ale to ułatwiłeś mu trochę życie. Niechcący no, nie tak. Okej. Okay. No, no, no dobrze, czyli tro, trochę jakby tak z przypadku, tak? Stwierdziłeś, że m, znajdziesz pasję i to cię wciągnęło, to można powiedzieć tak już. No że... wszystkim polecam, no, co zostaje w covid -cie. Biegać nie było można, rowerować nie było można. Zostało muzykowanie domowe, albo właśnie filmowanie. Mm -hmm. Ja wybrałem filmowanie. Okej, okay, no dobrze, Słuchaj, no, to Ja życzę Ci, żeby tam jeszcze jakieś ciekawsze e, ptaki m, się pojawiły, albo takie, których do tej pory może nawet nie wiedzieliśmy, że one dziś żyją w takiej m, m, sferze miasta. tak? E, liczysz na coś specjalnego? Jakby, nie wiem, przymierzasz się, że się ktoś pojawi? Jak mógłbym, mógłbym rozszerzyć e, się na o ptaki nocne. W sumie moja fotopłapka filmuje po, w i nawet mam jakieś nocne filmy, ale nie udało mi się nic nocnego złapać. I to by była moją ambicją, żeby złapać jakąś sowę, jakiegoś puchacza, czy okay. coś co fruwa nocą. Dobrze, fajna pasja. Życzę tego, może jak się kiedyś za jakiś czas spotkamy, to, to, to może będziesz miał już na koncie te ptaki nocne, to, to jest dosyć może coś tak ciekawego. Będzie. No, ale to wymaga jeszcze tylko skończę ten temat, bo. Ty, Czego wymaga? Wymaga od ciebie jakiejś cierpliwości, czy...? Tak, tak. Sam się już zacząłem łapać na tym, czego to wymaga, żeby pójść dalej z tym. Mhm. Bo na, na początek jest bardzo łatwo. Ustawiasz karmnik, wabisz ptaki pożywieniem i, i, i jesteś w raju. One mhm. przylatują, łatwo jest filmować z jednego punktu. Yy, ale potem jak chcesz filmować ptaki, które do ciebie nie przylatują, a jest dużo takich, które nie chcą przylecieć do karmnika, to musisz zacząć je obserwować i znaleźć miejsce, gdzie one przebywają regularnie, i zaczynasz działać jak przyrodnik, i, i, i tam ustawić fotopułapkę i je złapać. A, czyli z opcji takiej jestem leniwy, i one przy... przyjdą do mnie, do mnie tak. to teraz zaczyna, zacząłeś się rozglądać po otoczeniu. Że ja, ja muszę je tak, troszeczkę najpierw poobserwować, zrozumieć ich zwyczaje i przyjść do nich. Okej, okay, patrz, no to jednak już wsiąkłeś, można powiedzieć, tak? No bardzo. No dobrze, to trzymam kciuki. Newaniks, jesteś tu Nutaniksie. Jaka jest oferta Nutanixa? Czym się to charakteryzuje, jeśli bylibyśmy teraz, jeżeli oglądają nas osoby, które nie mają jeszcze pojęcia o tym brandzie, no bo mhm. może być jakaś taka grupa, bo wiadomo, że ludzie, którzy dłużej w tym siedzą, będą mieli świadomość, czym jest Nutanix, bo tak jak powiedziałeś, to już jest trochę lat, tak naprawdę no Nutanix to jest 2009 rok Dokładnie chyba, tak. tak? To jak Inergo, to w tym samym czasie. 12 różnica w tym roku. To wiemy, w tym samym odchazała. czasie startowaliśmy. W tym samym czasie, jako Inergo, i tutaj ten. Nie, to my sobie dopiszemy, że również to był taki rok, w którym Nutanix wystartował. Ważne. Na, taki, na takiej ważnej liście. Dobrze, i teraz y jaka jest oferta ta Nutanixa? I być może ona jakoś się zmieniła nad przestrzeni też tych lat, i nie wiem, jest, poszła w innym kierunku, albo bardziej się wyspecjalizowała, albo poszerzyła. Yy, Nutanix yy, jest twórcą hiperkonwergencji. Pierwszy produkt na rynku, który został wypuszczony, w tym rzeczonym 2009, to był produkt Nutanixa. Mhm. Teraz to jest technologia, która jest popularna, jest na Wikipedii, jest wszędzie i to wszyscy szanujący się dostawcy data center próbują to też dostarczać. Natomiast my byliśmy pierwsi. Były takie dwie idee, które przyświecały temu. Pierwsza to uproszczenie czyli. Infrastruktura, która ma minimalną ilość sprzętu, tak naprawdę ma jeden element sprzętowy, to jest serwer x86, mm -hmm. czyli serwer z procesorem Intela albo AMD w środku. Mm -hmm. To jest cały hardware i wszystko inne jest realizowane software'owo. Czyli jest to infrastruktura po amerykańsku software defined, mm -hmm. po polsku z minimalną ilością sprzętu, wszystko, wszystko cała funkcjonalność, yy, yy, wszystkie yy, zalety są dostarczane przez software, mm -hmm. który my piszemy. Mhm. I to jest taka podstawa, i to było to, co w 2009 zostało wymyślone, wypuszczone na rynek, i to, co rynek zdobywa powoli. Czyli jakbyśmy popatrzyli na tą strukturę, taką warstwową, czyli mamy ten, tą warstwę sprzętu i co, i potem mamy od razu jakby warstwę oprogramowania? Tak, która się dzieli na warstwy, czyli wirtualizacja kiedyś była tylko dwie: wirtualizacja storage. Mhm. Czyli zwirtualizowanie wszystkich dysków, wszystkich serwerach i zrobienie z nich jednej wielkiej, zwirtualizowanej puli mhm. storage, która, którą dostaje administrator i robi z nią sobie co chce. A nad nią była wirtualizacja przetwarzania, czyli to, co klasycznie stworzył z kolei VMware. Nutanix ma swoją wersję wirtualizacji przetwarzania, czyli Hypervisor, po polsku Wirtualizator, coś, co wirtualizuje nam procesory. Mhm. Z czasem doszły kolejne warstwy, doszła warstwa wirtualizacji sieci, którą my też mamy, doszła warstwa wirtualizacji y, automatyzacji, aplikacji, maszyn wirtualnych y, i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten model y, w software'ze można podzielić na software'owe warstwy z kolei. To, co powiedziałeś o tych maszynach wirtualnych, to, to jakby w tej zmianie całej technologicznej, w rozwoju tej cyfrowej transformacji, to był dosyć ważny element, tak? Na raz się okazało, że nie musisz kupować x fizycznych serwerów, stawiać, tylko tak naprawdę możesz jakby stworzyć miejsce do funkcjonowania różnego rodzaju systemów na jednym fizycznym serwerze. Tak, tak, to było. Zauważmy, że data center to takie klasyczne, nazwijmy je my to nazywamy model trzywarstwowy, czyli serwer, sieć Fiber Channel. Macierz? Mhm. On był stworzony w latach 90. Mhm. To w IT to jest epoka. To jest bardzo, bardzo dawno temu i on w zasadzie bez modyfikacji jest stosowany mhm. dzisiaj. No i oczywiście w tym czasie dużo różnych nowych rzeczy powstało. Procesory są dużo, dużo szybsze, o kilka generacji szybsze. Software może dużo, dużo więcej. Dyski się zmieniły. A model trzywarstwowy jest, jaki był. Więc y, siłą rzeczy musiała się pojawić idea, żeby to zastąpić czymś, co jest bardziej elastyczne, lżejsze. Y, można to łatwiej skalować, rozbudowywać, powiększać funkcjonalność, i to jest właśnie HCI. No okej, okay, ale ten model y, trójwarstwowy to też tu jakby trochę istnieje dalej, tylko jakby w innym wykonaniu. No bo potrzebujemy tą warstwę fizyczną, tak? Potrzebujemy doprowadzenie, czyli tą infrastrukturę, która doprowadza nam tego, tego różnego rodzaju dane do, do, do tego miejsca i tego, tego serwera, czyli tego miejsca fizycznego składowania. Czyli teraz, co, co dokładnie daje to HCI? Jakie ono wniosło korzyści? Takież z punktu widzenia, jakbyśmy popatrzyli po pierwsze, inżynierów, którzy zarządzają taką infrastrukturą. Ułatwiło im to życie Zacznę od tego, co słyszymy od klientów. Od klientów, a mamy ich w Polsce ponad 50, wszyscy jak jeden mąż mówią, że im to znacznie, znacznie uprościło życie w sensie zarządzania infrastrukturą, administrowania infrastrukturą. Wręcz mówią, że jest to bezobsługowe rozwiązanie. Mhm. Oprócz tego, że ono jest prostsze, ono jest jeszcze wysoce zautomatyzowane. Ten software w środku robi bardzo dużo rzeczy, które wcześniej robił administrator. Rozkład obciążenia, data tearing, naprawa, autonaprawa, zautomatyzowane upgrade'y, update'y, to wszystko jest robione automatycznie i pewnie jeszcze wiele rzeczy, o których zapomniałem teraz. Mhm. Ja chodząc do klientów, pytając się, jak, jakim się ten nutanik sprawuje przez ostatnie 3 lata, słyszę... No, bardzo dobrze. W zasadzie go nie dotykamy. To chyba dobrze. <laughs> Oszczędza nam mnóstwo czasu, możemy robić co innego. I nie potrzebuje to w ogóle, w ogóle uwagi, w ogóle opieki. Więc to jest, no jest to fundamentalna, fundamentalna zmiana. To jest jak, się, jak przesiąść się z takiego samochodu z lat 90. do automatycznej skrzyni biegów i, 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 i panelu dotykowego. Mniej więcej taka, taka jest różnica. Okej, okay, czyli jakby z punktu widzenia teraz tych ludzi, którzy są po stronie IT muszą zapewnić, że te wszystkie systemy funkcjonują prawidłowo, bo biznes wymaga, tak? Bo wiemy, że każda awaria systemu powoduje jakieś wymierne straty. Tak? Moje doświadczenie w bankowości pokazuje, że wyłączenie serwerów na dwie godziny w ciągu dnia powoduje, że bank nie mógł zrobić ileś tam transakcji kredytów albo nie mógł przyjąć ileś lokat. To tak mniej więcej wygląda. Czyli teraz tutaj rozumiem, że Nutanix z tym swoim rozwiązaniem wspiera ten dział IT, który sobie może wymyśleć dobra, to teraz co możemy nowego dodać, jakie możemy wymyślić nowe usługi po to, żeby wspierać ten biznes, bo już na dużym poziomie mamy zabezpieczone tyły. Tak, rozwiązaliśmy problem infrastruktury, y y on nie wymaga żadnych aktywności codziennych, jeśli mamy awarię, ona się samo naprawi, będzie mieć powiadomienie, wymienimy sobie, co trzeba wymienić, ale jakby na szybko system się nie zatrzyma, będzie sobie działał dalej. Mm. I ten system jest w stanie przetrwać awarię serwera, awarię dysku. Wszystkie upgrade'y czy updatey nie wymagają zatrzymania aplikacji nigdy. One są bezprzerwowe, automatyczne. Jeśli tylko decyduje się, kiedy mają się wydarzyć i one się po prostu wydarzają bez, bez zatrzymywania. Bezprzerwowość to jest kolejna wielka, wielka zaleta. Czyli można powiedzieć, że ta dostępność funkcjonowania serwerów jest zesela prawie stuprocentowym? Tak można powiedzieć. Tych dziewiątek, tam po tym 99 już jest tak dużo? Jest bardzo dużo, tak. Przede wszystkim jest duża poprawa, pomiędzy, między zmiana między takim tradycyjnym, trzywarstwowym a i penkonwergentnym. Mm -hmm. jest, to, jest to bardzo duża różnica. To jest w ogóle pomysł skopiowany z chmur publicznych trochę. W chmurach publicznych oni mają tam tysiące serwerów, mm -hmm. więc tam nie naprawia się na bieżąco. One się, system się ma naprawić i ma działać dalej, a sprzęt jest wymieniany kiedyś tam zgodnie z grafikiem. I ta idea została skopiowana teraz do prywatnego data center. Jego nie trzeba naprawiać od razu, jak się coś zepsuje, on się samo naprawi. Można to naprawić później. Czyli jakby w momencie, kiedy wydarzyła się awaria, ja już jestem przygotowany jakby systemowo, bo wszystkie dane funkcjonują, nie wiem, na, innej, na innym serwerze, na innej części serwera i one działają. Natomiast w ten sposób widzimy, że się naprawiło, tak? Czyli jakby zostało usunięte powód blokowania. A jeżeli tam, nie wiem, nastąpiło jakieś fizyczne uszkodzenie, no to mamy informację i wtedy ktoś może podjechać. Dokład, już, dokładnie ma, ma czas, żeby to fizycznie Do, Dokładnie tak. Teraz... Ta element fizyczny trzeba sobie w dowolnej chwili wymienić. Natomiast, y, y, jeżeli trzeba było przenieść aplikację na inny serwer, to system ją przeniesie. Jeśli nie trzeba, było, to jej nie przenieśle. Y, najważniejsze, że y, zawsze są bezpieczne dane, mhm. czyli dane zawsze mają dwie kopie albo, albo, albo trzy kopie. I jeżeli mamy awarię, to z reguły utraciliśmy jedną z tych kopii i system jak najszybciej tę kopię odtworzy, żebyśmy znowu byli chronieni. W zakresie tych kopii, no bo teraz mówimy to, okej, okay, to kto ustala, ile tych kopii jest administrator. Ży, żyjących? Tak? Czyli administrator od... najczęściej. Najczęściej są to dwie kopie, aczkolwiek administrator może podnieść... Yy, mm, zabezpieczenie i sobie ustawić trzy kopie. To jest też opcja. Czyli tak naprawdę administrator w zależności od tego, na ile te dane, które są gromadzone, są krytyczne dla tak. funkcjonowania danej firmy, to on podejmuje decyzję. Dwa decyzje. są wystarczające i powiedzmy, że to już musiałaby być bardzo katastrofa, czyli tak naprawdę fizyczne zniszczenie miejsca, w którym się znajdują te serwery, jeżeli one się znajdują w jednym miejscu, żeby to żeby to stracić. To uległo tak. likwidacji, bo rozumiem, że Nutanix wspiera też takie rozwiązania z data center zapasowym, tak? Czyli w tym momencie, tak. okej, okay, mamy jedną ok? lokalizację. mi to z ust, okay. można zrobić e, dwie lokalizacje, można zrobić więcej i, i znowu można ustalać, czy na przykład mając dwie fi fizyczne lokalizacje, czy chcemy mieć tylko dwie kopie, po jednej w każdej lokalizacji? Czy może chcemy mieć cztery, po dwie w każdej lokalizacji? Czy jakiś inny układ? Na przykład dwie w oryginalnej lokalizacji, a jedną w zapasowej? Mm -hmm. Jak zwykle przy zabezpieczeniach jest y, y, balans, balance, trade-off. Mm -hmm. Mhm. Yy, większe zabezpieczenie więcej kosztuje, ale nas bardziej chroni. I to administrator musi tę decyzję sobie yy, podjąć. Ale to mamy wtedy administratora, który podaje propozycję, wie, jakie z tym koszty się wiążą. Mamy po drugiej stronie ludzi z biznesu, którzy też patrzą, okej, okay, nie wiem, przestój w funkcjonowaniu danej firmy to jest taka i taka strata. I jeżeli koszty z tego backupu i rozwiązania minimalizują nam tą stratę, no to w tym momencie podejmujemy decyzję. Tak, tak? No i no mamy jeżeli, nas ten i Energo, którzy potrafimy na bazie doświadczeń z naszymi setkami klientów coś rozsądnego też zasugerować podpowiedzieć. No tak, bo jakby po, tym bardziej, że jeżeli tak jak mówię, no mówimy o rozwiązaniach też takich w skali my, sieci krajowej, czyli to nie jest jedna lokalizacja, albo mamy firmy produkcyjne, które no jakby idą całą dobę. Tak, funkcjonują. No teraz jakby przerwa... A takich na tej linii, klientów z reguły mamy. Tak, na tej linii produkcyjnej przerwa powoduje, że nie wiem, coś się nie wyprodukowało. Jak się coś nie wyprodukowało, to w tym jednak dzisiejszych czasach ten łańcuch dostaw, no on jest dalej just in time. Tak? Nikt nie prowadzi dużych magazynów, tam ma jakąś chwilę, żeby móc coś wyprodukować, ale tak naprawdę liczy na to, że z, danego, z danej lokalizacji przyjdą części, które są potrzebne do... Do realizowania. I Nutanix wśród tych rozwiązań HCI, które są na rynku, a nie jesteśmy jedyni już teraz, jest stosowany w aplikacjach krytycznych. Właśnie w fabrykach. Bardzo dużo fabryk mamy w Polsce, gdzie linia produkcyjna chodzi na Nutanixie. Mhm. Nigdy nie mieliśmy żadnych powodów do zatrzymania odpukać w niemalowane, ale nigdy czegoś coś takiego się nawet, nie, nawet sygnałów nie dostaliśmy, żeby, żeby było jakieś zagrożenie. Również mamy banki. Yy, mamy banki, gdzie aplikacja główna bankowa yy, chodzi na Nutanixie. Mm -hmm. Gdzie zatrzymanie Nutanixa oznaczałoby, że nagle będą się robić kolejki w banku. No tak, system korowy banku w momencie zatrzymania się to, nie to, jest, to jest katastrofa. To jest katastrofa. Tak, no to w tym momencie wypadają wszystkie sesje. To są artykuły w prasie, e, zdjęcia, kolejki. Tak, tak, to jest to jest jakby jedna rzecz, ale tak naprawdę to są wymierne straty, gdzie bank widzi, tak? bo jakby nie zostało zrealizowanych ileś transakcji w ciągu dnia, ileś overnightów, czegokolwiek i tak dalej. To są wyraźnie, to się, to się da przeliczyć po prostu od razu wprost na pieniądze. Kolejna rzecz, o której, która tobie nie przyszła do głowy, hiperkonwergencja, to jest mniej urządzeń mhm. fizycznych, no bo to są tylko serwery, to jest mniej przestrzeni. To jest mniej klimatyzacji i to jest mniej prądu zużytego. Ale to poczekaj, chcesz jakby mi powiedzieć, że tak, okej, okay, jeżeli zastosuję te HC i Newtonixa, to co wystarczy mi faktycznie mniej przestrzeni? To trochę mi to się przypomina ta mniej przestrzeni z czasów, kiedy pracowałem w Alcatelu I tak, jeździliśmy tak, tak. z pierwszymi rozwiązaniami. Zresztą dzisiaj IP. dalej, dzisiaj dalej je sprzedajemy tak, ale telefonie IP, czy też rozwiązaniom PCX od Alcatela, gdzie przychodziliśmy do kogoś, kto miał. System na ileś tam metrów kwadratowych, a my mówiliśmy, że potrzebujemy tak naprawdę 3 metry sam, kwadratowe. Sam, sam sam kiedyś też zajmowałem się telefonią IP i dokładnie byłem w takiej sytuacji. Czyli tak naprawdę to jest jakby, z, z, czyli jeszcze było miejsce na jakby taką, jakby to powiedzieć, kompresję, tak? Czyli w tym momencie z Newtonixem mamy miejsce na kompresję. Tak. No bo te rzeczy dotyczące. Mm, tej serwerowni są istotne, no bo tak, mniej serwerów to mniej prądu, jeżeli też chłodzenie, to chłodzenie jest jakby dosyć istotne w tym całym procesie, tak? No i... nie, 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 nie mamy aż takiego wielkiego uzysku jak przy migracji z centrali telefonicznej elektromagnetycznej do telefonii IP. <laughs> elektromagnetycznej, a powiedzmy jeszcze stroger to takie... To Stranger, już to już... to w, wtedy to było rząd albo dwa rzędy wielkości no jak, nie, oszczędności jak, nie, przestrzeni. Nie. Tutaj jest rząd, powiedzmy, 50%, mm -hmm. a jeśli chodzi o oszczędności energii, to mamy to dosyć dobrze wykalkulowane. Mm -hmm. I obiecujemy, że minimum 30% na prądzie się oszczędzi na zużyciu prądu. Okej, okay, czyli jakby pokazując na podstawie jakby pewnej kalkulacji, my jesteśmy w stanie powiedzieć, okej, okay, dzisiaj, łatwo dzisiaj kl kalkulować, korzystasz no. z modelu A. Tak, każdy tak, każdy a my... inżynier jest w stanie zsumować sobie moc nominalną zasilaczy z, ze swojego starego data center, a my możemy mu pokazać, jakie będą zasilacze w nowym data center. Mm -hmm. i minimum 30% oszczędności. Okay, czyli tego... Na zużyciu energii. Do tego pewnie dojdzie klimatyzacja, mm -hmm. która też nam oszczędzi sporo prądu, więc generalnie oszczędzamy sporo na, na rachunkach. No to jest wyzwanie w, w dzisiejszych czasach, jakby makro i mikroekonomicznych, tak, jednak to też jest ważne. No, żeby... Jest to taka, taka ciekawostka, która kiedyś była ciekawostką, od niedawna niestety jest ważna. Jest ważna. I jeszcze jedna rzecz, y, która jest ciekawa, którą ja usłyszałem od klienta y, i wiedziałem, że to jest zaleta. Y, hiperkonwergencja, jak sama nazwa y, mówi, y, y, to jest konsolidacja wszystkiego. Y, czyli te serwery, które są elementem tego data center, to jest jedyny sprzęt, który nam został w tym data center, one są też z tym softwarem y, zintegrowane. Są certyfikowane serwery, kupowane y, pod Nutanixa. My nimi też zarządzamy, y, updatejemy i, i, i upgradujemy je. Y, utrzymujemy generalnie te serwery również. I administrator ma konsolkę, która daje mu wgląd w całość data center, której wcześniej nie miał. Mhm. Wcześniej miał z reguły kilka konsolek. Jedna mu zarządzała macierzą, druga mu zarządzała serwerami, trzecia wirtualizacją, y, czwarta y, y, fiber channelem. Jeśli miał szczęście, to miał jakiś system, który był częściowo skonsolidowany, czyli jakieś tam konwergencja poprzedniej generacji i zredukował te cztery konsole do jakiejś mniejszej liczby. Ale nigdy to nie było tak, że on widział wszystko z jednego ekranu, tak jakby miał cockpit, nie wiem, statku kosmicznego. Mhm. A w tej chwili ja dzwonię do klienta, pytam się, jak jego data center. On mówi, panie Gorze, 10 sekund. O, no iż panu mówię, zajętość pamięci mam taką, yy, yy, miejsce na dyskach takie, zajętość procesorów taką, mam tyle maszyn wirtualnych, zero błędów, tak. Ma na dotknięcie przycisku, ma wgląd w całe data center z jednego kokpitu, z jednego dashboardu. Mhm. I to jest nasz system yy, zarządzania, który tym zarządza i on robi wszystko. Oprócz tego, że daje mu taki wgląd, mu, czyli administratorowi... Wgląd y, w całe data center, to on z niego może robić, y, zarządzać storageem, robić upgrade, y, update, y, monitoring, przeglądać sobie historyczną analizę obciążenia, planowanie y, na przyszłość, forecastowanie, bo tam jest machine learning też. Generalnie jest to coś, czego wcześniej nie było, bo nie mogło być, bo data center nie było skonsolidowane. Słuchaj, to teraz y, m, może w ten sposób, no bo to mówimy o tych serwerach, mówimy o tym Nutanixie. Na ile to jest takie rozwiązanie, że nie wiem, jak chcę od Ciebie kupić tego Newtonixa, to jestem skazany na to, że muszą być już jakieś konkretne serwery, czyli na ile ono jest jakieś takie open, można powiedzieć. Jak, jak to wygląda z punktu widzenia tego, co dzisiaj mam? No bo mam, powiedzmy, jakąś infrastrukturę i chciałbym może rozważyć Newtonixa, no bo jak tworzę nową, no to też jest kwestia, nie wiem, moich przyzwyczajeń, moich doświadczeń, może pewne rozwiązania lubię bardziej, może mniej. Y Nutanix akurat jest firmą, która stawia na otwartość. Nigdy nie chcieliśmy być taką firmą, która ogranicza wybór. Mhm. Dlatego u nas na przykład można stosować różne wirtualizatory. Można nasz wirtualizator stosować, można stosować VMware vSphere, można stosować Microsoft Hyper-V. Jesteśmy otwarci na wszystkie opcje, jeśli chodzi o konteneryzację. Mhm. Współpracujemy z OpenShiftem, z Rancherem, z Googlem, z open-sourceowymi dostawcami. Kubernetesa. Jeśli chodzi o hardware, to sytuacja jest troszeczkę inna, bo o ile można sobie wybrać dostawcę sprzętu, to może być sprzęt praktycznie dowolnego producenta, jaki, jaki jest Ci w stanie przyjść do głowy. Natomiast yy, te serwery, które my stosujemy, one są przygotowywane pod Nutanixa po to, żeby właśnie były zintegrowane i żeby klient mógł je upgrade'ować z jednej konsoli, update'ować, żeby to wszystko było dobrze połączone. Mhm. Czy każdy producent ma jakiś taki serwer, który dostosowuje pod, pod software Nutanixa. Czyli taki model OM-owy, tak? Czyli po prostu... Dokładnie. Tak? dokładnie on, jakby tak. on ma swój serwer, decyduje się na współpracę z wami, coś musi w tym serwerze zastosować, tak. żeby to po prostu było jak najbardziej zbliżone do do koncepcji waszego rozwiązania. Dodatkowo, oczywiście pojawia się pytanie od razu, czy jeżeli mam jakiś sprzęt u siebie, czy mogę go zastosować. Mamy listę kompatybilności, mamy tam ileś modeli, które obsługujemy, które są takie spółki. I które też mogą być, wtedy one nie będą dostarczać niektórych zalet. Na przykład nie będzie można je zupgradeować takiego serwera z naszej konsoli, ale on, on będzie mógł być wykorzystany. Również y, zaczęliśmy wspierać też serwery y, VMware Ready Nodes, czyli serwery, które zostały wyprodukowane z myślą o zainstalowaniu na nich HCI innej firmy, czyli VMware. Okej. Okay. Y Teraz powiedziałeś jedną rzecz, że tak naprawdę Nutanix w jakiś sposób jest właściwie twórcą, czy jakby takim pierwszym liderem, propagatorem tych rozwiązań HCI. No i Gartner wskazuje właśnie Nutanixa jako lidera w kategorii tych systemów. No, co oznacza to dla klientów? Czy to, że jest lider, to jest, że już jest tak dojrzały. Że na pewno możemy z tego korzystać, ale z drugiej strony, że nie wiem, nie, nie pójdzie do przodu, bo właściwie dzisiaj już się okopał na swojej pozycji i no, jestem królem. Podchwytliwe pytanie. Lider to znaczy, że, że jest dokładnie to, co powiedziałeś: jest duża pewność działania. 15 lat, przez te 15 lat rozwiązanie nigdy nie było zmieniane, było tylko rozwijane. Co więcej, było rozwijane przez y, development własny. Nie, było robione, nie były robione żadne akwizycje, w związku z tym jest to bardzo spójne, bardzo dojrzałe y, rozwiązanie. No nie jest pozbawione bugów, nic nie jest pozbawione bugów y, w świecie IT, może z wyjątkiem mainframe'a, y, ale, y, ale rzeczywiście jest bardzo dojrzałe, może być stosowane do aplikacji krytycznych. A teraz druga część, czy to nas nie rozleniwia? Naszą ambicją jest zbudowanie rozwiązania, które jest nie tylko infrastrukturą, ale które przypomina chmurę publiczną, ale w naszym data center. Czyli nasza wizja jest, żeby do tej infrastruktury dodawać usługi i żeby to było dokładnie tak jak to jest w chmurach publicznych. Czyli to co w tej definicji, którą wyczytałem na początku, że jedną z zalet jest to, że to właściwie umożliwia jakby jest alternatywą dla chmur publicznych. Z Pełną funkcjonalnością takiej chmury. To, to dokładnie jest ta idea, która przyświeca Nutanixowi? To jest idea, która przyświeca. Ona nie jest osiągnięta jeszcze. Nie wszyscy dostawcy HCI mają takie ambicje, ale my mamy taką ambicję i taką wizję. Mhm. Jakiś przykład. W, w chmurze publicznej możemy mieć maszynę wirtualną, możemy mieć kontenery, i potem te maszyny wirtualne czy kontenery mogą skorzystać z jakichś usług. Mhm. Na przykład plików po protokole NFS albo jakieś bazy danych. W Nutanixie jest dokładnie tak samo. Można sobie doinstalować usługę serwera plików, usługę serwera obiektów, usługę, która będzie podstawiać nam bazy danych. Nie robimy baz danych, ale możemy je automatyzować, jakby wkomponować je w tą całą architekturę, żeby one były łatwe w obsłudze i zarządzaniu, tak jak jest to w chmurach publicznych. Okej. Okay. Tu zacząłeś bardzo inżyniersko w tej chwili tą wypowiedź, ale nie, nie. I dlatego ja sobie wrócę, bo sobie zapisałem jedną rzecz, którą powiedziałeś, że jesteś osobą, która odpowiada, no powiedzmy tak za, za, za handlowe relacje z klientami, tak? Przekonywać tak, tak. ich do tego, żeby tutaj zdecydowali się. Ale masz ten egzamin tego inżyniera Nutanixowego i powiedziałeś, że był dosyć trudny, czy nawet bardzo trudny. Co, co jest trudnego w takim egzaminie? Co było wyzwaniem takim dla ciebie? No bo jednak jesteś, tak jak mówisz, osobą z doświadczeniem. Wydawałoby się, że Patrzysz, zdajesz, odhaczasz. No, żaden, żaden egzamin nie jest łatwy. 70 pytań. <laughs> yy, yy, sama sytuacja jest stresująca. Ktoś ci obserwuje to było przez kamerę, więc ktoś ci obserwuje, ktoś ci daje uwagi, i tak dalej. Natomiast najbardziej trudne są chyba scenariusze. Właśnie były takie scenariusze, yy, takie o których mówiliśmy, że jest jakaś awaria, że mamy ileś serwerów, podzielam na dwie lokalizacje, yy, na kilka raków i teraz. Yy, jak to trzeba y, skonfigurować, zaprojektować, żeby to przeżyło na przykład jedną awarię albo dwie awarie dwóch serwerów w dwóch różnych miejscach? Tego typu scenariusze. Okej, okay, czyli, jakby też. Y Scenariusz, czyli ten egzamin zmusza cię do przemyślenia być może rzadko yy, sytuacji, które rzadko wystąpią który, w przyszłości. Które nigdy nie spotkałem w mojej a, pięcioletniej karierze. Ale, ale, ale gdyby jednak się zdarzyły, to będziesz na to przygotowany, tak? To będziesz na to przygotowany, ale trzeba przewidzieć, prawda? Trzeba, czyli zmusza cię to do przemyślenia tego, zanim coś sprzedasz. A to przekłada się potem też bo rozumiem, że teraz ta twoja wiedza techniczna przekłada się na ten plus, że jak rozmawiasz z klientem, który mówi, okej, okay, mam taką i taką infrastrukturę, to ty jak myślisz, okej, okay, dobra, zrobimy tam łatwą migrację tego będzie, czy już jakby też myślisz w kategoriach? To może aha, później tak. Tak, to może później <grym> tak, 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 tak. Tak, Dokładnie, dokładnie tak. Czyli tam migracja. Nie jestem sam, mam inżyniera, hmm. ale sam potrafię też. W odróżnieniu od wielu sprzedawców, się samo ograniczyć. Mm. <noise> <noise> okej, okay. to jest dosyć dobre, czyli nie ma u ciebie, nikt Państwu nie obieca. Nie tak, jestem jest, jest taki krasnoludek, który mówi: Nie, nie rób nie tego, bo nie nie pójdziesz do piekła potem. Okej, <noise> <noise> okej. Okay, okay. y, już parę rzeczy powiedziałeś y, y, wcześniej. Takich dosyć istotnych do pytania, które zadam. Czyli jestem dzisiaj instytucją, która rozważałaby wdrożenie Nutanixa. No i teraz te korzyści, jakie z tego mogę mieć. No pierwszą rzecz, którą powiedziałeś, no to chociażby taka podstawowa, czyli kwestia dotycząca mniejszych kosztów związanych z utrzymaniem tego rozwiązania. No bo tak naprawdę tutaj ten serwer, prąd, powierzchnia, klimatyzacja i tak dalej. Kwestia dotycząca, jeżeli to też dobrze zrobimy, i mamy taką możliwość zrobienia od początku, czyli tego jednego miejsca, czyli taki. To po angielsku się chyba jakoś nazywa coś z glasy, taki jest, że takie. Jed... Single pane of glass. O, właśnie, tak. single pane of glass. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz tak zobaczyłem. To... Pojedyncza szyba szkła. O co, o co, o co im chodzi? Co, co oni sobie wymyślili? Dopiero potem dokopując się do tych wszystkich takich definicji, że to jest takie właśnie jedno miejsce, przez które sobie mogę, mogę zajrzeć, zobaczyć wszystko. Czyli ta konsola, która powoduje, że mam podgląd na całą sytuację, dość szybko mogę zobaczyć, co się dzieje. Kolejną rozumiem... Mam kontrolę. M, tak. No i co, co jeszcze możemy tutaj do, 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 do tego dodać? Do taki, takie korzyści dla, dla klienta, który decyduje się na Nutanixa? Rozbudowa. Rozbudowa, czyli... Y Skalowalność to pewnie jest kalka z amerykańskiego. Skalowalność tu miałem w definicji, że o właśnie, to jakby że te HCI. Po polsku po polsku to okay. rozbudową. Okej. czym to polega w niektórych zastosowaniach, nie we wszystkich, ta rozbudowa jest istotna, bo wyobraźmy sobie tradycyjne data center, ale mamy jakiś nowy projekt, na przykład VDI albo kontenery. Mhm. Nie znamy jeszcze, jest to nowy projekt dla nas i chcielibyśmy zacząć od małej skali, zrobić pilota. Na przykład, nie wiem, na 300 desktopów, 300 użytkowników VDI, wirtualnych, użytkowników wirtualnych desktopów. Jeżeli mamy tradycyjne data center, niestety tego się nie da zrobić, bo yy, jeżeli chcemy zacząć od pilota na 300 użytkowników, ale w perspektywie mamy 5000, to niestety nie da się kupić macierzy <grych> dyskowej, która będzie obsługiwała 300, a potem da się rozbudować do 5000. Musimy od razu kupić taką, która będzie nam obsługiwała 5000, a ryzykujemy, że ten projekt może nam się nie udać i będą to wyrzucone pieniądze. W przypadku hiperkonwergencji wygląda to inaczej. Możemy bardzo łatwo sobie y, sprawdzić, że nasze desktopy. Te, które będziemy tam projektujemy dla użytkowników, one mniej więcej będą się skalować, że potrzebujemy jeden serwer na 100 desktopów. Czyli na naszego pilota potrzebujemy trzy serwery. I to jest idealne rozwiązanie. Kupujemy trzy serwery, robimy pilota, wdrażamy to. Jeżeli nam nie wyszedł, trudno. Mamy trzy serwery, możemy je wykorzystać do czegoś innego. Jak nam wyszedł, możemy dokupać kolejne serwery i w zasadzie w nieskończoność to rozbudowywać. I to na dodatek jest to liniowe, czyli każdy dodany serwer to kolejne 100 desktopów. Czyli dokładnie wiemy, ile to nas będzie kosztowało, jest to przewidywalne, dokładnie wiemy, jaka będzie wydajność, bo ona liniowo sobie rośnie. I to jest przykład taki najbardziej klasyczny, czyli z wirtualnymi desktopami, czyli VDI, ale to samo jest z kontenerami i z iloma i z innymi aplikacjami, które da się jakoś tak skalować. Czyli. Hmm... Przekładając to na taki język, w sensie tych osób, które potem dają pieniądze na to, to tak naprawdę z wdrożenia Nutanixa to TCO, czyli taki całkowity koszt posiadania obsługi, da się przewidzieć na tym początkowym etapie. No bo po pierwsze to, co powiedziałeś, już możemy zminimalizować koszty samego utrzymania przestrzeni serwerów, tak albo możemy je bo budując nowe no to wtedy wiemy jak to będzie wyglądało albo możemy zredukować no bo możemy podjąć decyzję okej okay, mamy dzisiaj możliwość dokonania pewnego upgrade'u tego naszego systemu więc zredukujmy te rzeczy kwestia komfortu pracy administratorów którzy już jakby wiedzą, co się będzie działo, mają to jedno miejsce do jakby kontroli całego systemu, są w stanie przewidywać, przewidywać. No jakby cały system, to co powiedziałeś, tak, machine learning i wszystkie inne wspomagają ich w tym, żeby mieli komfort pracy, zarządzania tymi elementami, no i kwestia dotycząca jakby Rozbudowy, tak? Czyli jeżeli się pojawi za chwilę jakaś potrzeba rozbudowy, no to nie jest jakiś taki element, że do tego momentu się rozbudowało, a potem znowu tam coś trzeba dołożyć i tak dalej. Czyli jakby ta liniowość w rozbudowie. Czy tak to można byłoby podsumować? Tak, można by to podsumować. Nie użyłem tutaj świadomie TCO ani ROI w Polsce. No nie jest to szczególnie popularne, żeby obliczać sobie, przynajmniej mm -hmm. w, działach, w działach IT, ale faktycznie tak jest. To TCO spada dramatycznie. Największą korzyścią jednak jest ta bezobsługowość, czyli ten zaoszczędzony czas. Im mniejsza firma, tym jest to bardziej widoczne. To teraz, czyli w pewien sposób wiem, że warto rozważyć, ale jakbyśmy tak podsumowali, no to, to dlaczego powinienem wybrać to, to rozwiązanie Nutanixa? Bardzo lubią nas firmy, które y, mają dział IT, który jest przepracowany i szukają rozwiązania, które im y, nie zwiększy, a wręcz zmniejszy obciążenie pracą. Y, szczególnie małe i średnie firmy. Uwielbiają HCI, uwielbiają Nutanixa. Nutanix notabene jest, y, wśród wszystkich rozwiązań HCI, jest najprostszy, znaczy, najbardziej upraszcza, życie jest najbardziej skondensowane. Mówiłem, że nie mieliśmy żadnych akwizycji, czyli wszystkie. Elementy rozwiązania są nasze własne, więc są bardzo, bardzo ładnie zarządzalne z jednego miejsca. Więc firmy, które chcą, żeby to się zarządzało bardzo łatwo, żeby ta infrastruktura naprawdę zajmowała im mały ułamek czasu, bardzo chętnie to rozważają. Druga rzecz, przeszkolenie pracowników do tego. Bardzo szybko można pracownika przeszkolić. Mamy szkolenia w, w Polsce również, polskojęzyczne. Natomiast... Generalnie takie przeszkolenie pracownika nie zajmuje dużo czasu, no bo jest to proste. Naprawdę miałem nawet szefów IT, z którymi rozmawiałem, którzy mówili, że sami wchodzili na Nutanixa tak z ciekawości i byli w stanie tam podstawowe funkcje administracyjne nie zrobić. To, to, to brzmi, że szef IT nic nie robi. <laughs> Ale zawsze brzmiało, brzmiało to fajnie. Więc firmy, które mają dużą rotację pracowników yy, z jakiejś przyczyny i chcą, żeby ten pracownik nowy się szybko zaadaptował, wdrożył, bardzo fajne rozwiązanie. To generalnie rozwiązuje im problem yy, szkolenia pracownika. No i generalnie ludzie, którzy chcą oszczędności. Jakichkolwiek oszczędności, wszyscy patrzą na, na capex najczęściej. Capex nie jest wielki. Ale jeśli się patrzy jeszcze dodatkowo na OPEX, no to już naprawdę zalety są wielkie. No i chyba to, co mówisz, to też my mamy takie doświadczenie, że mamy wdrożenia dla firm, które nie miały specjalnie dużych działów, IT one były obciążone, więc zdecydowały się na to rozwiązanie. Albo takie firmy, gdzie poszliśmy i powiedzieliśmy, słuchajcie, no okej, okay, no to. Wdrażamy wam rozwiązania, ale to my będziemy waszymi pracownikami i tutaj macie w ramach usługi, tak? Czyli my wam od razu będziemy to wszystko monitorowali, ustalamy sobie tylko parametry, ustalamy SLA i w momencie, kiedy też potrzebujecie pewnych rzeczy dotyczących rozbudowy, no to jesteśmy, tak? No I bo możecie mamy... to robić zdalnie tak. i możecie to hostować u siebie, w każdym modelu to się sprawdza. Tak, ma mamy tutaj pewne rzeczy. W hiperkonwergencji doszedłem do tego, że najtrudniejsza jest nazwa. Masz rację. Ja tu, przygotowując się do tego, do tego odcinka, też potknąłem się na, tym, na tej nazwie. Aczkolwiek, jak już teraz, hiper. O, zaciąłem się, się z rozpędu. E, tak, hiperkonwergencja. Tak, tak. To, ale generalnie, jak już potem wiemy, to HCI to można mówić, że wtedy no, wszyscy no. wiedzą. Dobrze, czyli wiemy skąd Nutanix, wiemy dlaczego Nutanix. Przejdźmy może do dosyć istotnego tematu dzisiejszych, czy obecnych czasów. VMware, właściwie można powiedzieć taki lider niekwestionowany do tej pory, jeżeli chodzi o wirtualizację, tak? Poprzez też swoją ofertę, którą miał dosyć jakby taką atrakcyjną dla początkujących firm, które chciały coś tam wdrożyć, zacząć, a dopiero potem była kwestia jakby tam już dodatkowych opłat i, i tak dalej. Też jakby wiedza na rynku była dosyć powszechna, no ale tak naprawdę nastąpiły dwie zmiany, jeżeli chodzi o właścicielskie. Pierwsza dosyć taka spokojna, właściwie tam nie, nie wywaliło się, nawet było dosyć fajne wsparcie, ale teraz druga zmiana właścicielska spowodowała, że ten VMware naraz znalazł się na językach wszystkich, bo no jakby totalnie wszystko zmieniono, tak? Zmieniono ceny, zmieniono sposób dystrybucji, zmieniono sposób współpracy, zmieniono to, co jest w pakiecie, więc wiele firm na nas stanęło tak po prostu przed ścianą, tak? Korzystamy, korzystamy i, to, i teraz okazuje się, ktoś nam mówi, e, sorry, nie działa. Od jutra będzie inaczej. No i teraz my też mamy coraz więcej takich klientów, którzy zaczynają szukać alternatywy dla tego VMware'a. No i teraz pytanie, czy Nutanix jest alternatywą dla, dla VMware'a? A jeśli jest, to jak podejść do takiej migracji? Jest alternatywą. Może tak jeszcze troszeczkę przypomniała historycznego. Początki Nutanixa wiązały się ze współpracą z VMware. Em. Nawet mieliśmy nagrodę za technologicznego partnera od firmy VMware mm -hmm. kilkanaście lat temu. Wtedy rozwiązanie polegało na tym, że wirtualizacja była z VMware, ona była wcześniej, a Nutanix dołożył do tego wirtualizację storage'u, czyli to HCI. No a potem się zaczęła rywalizacja, obie firmy zaczęły wchodzić na swoje terytoria. My weszliśmy na... Terytorium wirtualizacji z hypervisorem, z wirtualizatorem, czyli wirtualizacji procesorów, a VMware wszedł na nasze terytorium, czyli zaczął wirtualizować storage również. Mhm. Oczywiście oferta tych dwóch firm się nie ogranicza tylko do wirtualizacji storage i wirtualizacji przetwarzania. Tam jest mnóstwo innych produktów. I my przez lata budowaliśmy naszą ofertę, żeby być żeby każdy element VMware miał swój odpowiednik w Nutanixie. I w tej chwili jest tak, że można sobie zbudować taki stos, gdzie będzie począwszy od dna, od spodu, wirtualizacja storage, wirtualizacja procesora, wirtualizacja sieci, y, automatyzacja, automatyzacja baz danych, y, zarządzanie, y, wirtualizacja kontenerów. Każdy ten element, który VMware dostarcza, ma swój odpowiednik w Nutanixie. Nie ma ani jednego elementu, gdzie byłaby jakaś luka, czyli praktycznie da się to zastąpić. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Najprostszy przypadek jest, jeśli klient, użytkownik wdrożył HCI VMware, czyli produkt o nazwie vSAN. Jeśli tak jest, no to w zasadzie jeden do jednego z dnia na dzień można to zmigrować do naszego Nutanixowego HCI. Z wirtualizacją Nutanixa. Można, można też zatrzymać wirtualizację VMware'a, ale w tej chwili nie robi to żadnego sensu z punktu widzenia ekonomii, no bo zmienione licencjonowanie, pakietowanie i, i cena. I to jest przypadek najprostszy. Yy, i, natomiast yy, u dużych firm yy, sytuacja wygląda tak, że duża część ich infrastruktury jest cały czas oparta na macierzach, na tym modelu trzywarstwowym. Do którego jest dołożona wirtualizacja VMware'a. Ale nie ma tam HCI, jest tam tylko wirtualizacja VMware'a, a reszta jest po staremu. I tutaj yy, Nutanix nie dostarcza, taka jest decyzja firmy, nie dostarcza samej wirtualizacji procesorów jako oddzielnego produktu, jako oddzielnej licencji. Czyli tutaj prostego zamiennika nie da, nie da się wprowadzić. Namawiamy klientów, żeby po trochu migrowali do HCI. Wiemy, że nie jest to możliwe w jednym kroku, nawet w jednym, w jednym roku, że to jest wieloletni proces przy dużych firmach, ale namawiamy ich i to pada na potatny grunt teraz, żeby ten pierwszy krok wykonać w tym roku. Czyli, żeby wydzielić sobie, przemyśleć tą infrastrukturę, przełknąć tą pigułkę, ok, muszę z tym VMwarem jeszcze trochę żyć i płacić. Ale rozpoczynam jakąś ścieżkę. Jest alternatywa, jest jakaś, jakaś droga, mogę to zaraportować do moich szefów, że mam jakąś ścieżkę. Ona nie jest na dzisiaj, nie da się, sprawdziłem, nie da się, ale w ciągu pięciu lat mogę to zmigrować do HCI, a tam otwiera się przede mną może możliwości. Mam Nutanixa, mam jakieś alternatywne HCI. Najczęściej sugerujemy, żeby sobie wydzielić część infrastruktury. Czy to jest VDI, czy to są kontenery, czy to jest środowisko deweloperskie, czy to jest coś innego, co można wydzielić z obecnej infrastruktury i zmigrować do HCI. Czyli tak naprawdę to, 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 co się też wydarzyło, to jest taki przyczynek do tego, żeby klienci zaczęli te HCI poważnie rozważać. No bo do tej pory wy z nimi roz ty z nimi rozmawiasz, my z nimi rozmawiamy oni zawsze to, to HCI a to ja nie potrzebuję i tak dalej trochę jest tak, że naraz przyszedł taki dosyć bolesny impuls z boku Typu, ej, no, może jednak, może to jest właśnie ten moment, kiedy powinieneś rozważyć, tak? Jakby w przypadku jednej infrastruktury będziesz miał 5 lat na taką migrację, ale może się okazać, że w innym przypadku zrobisz to i w, rok, w, dwa w rok i tak dalej. Dobrze, i teraz jeżeli podchodzimy, teraz powiedziałeś do takiej migracji HC, do HCI, jak, jak się do tego z zabrać z punktu widzenia klienta, żeby to właśnie w miarę poszło jakby dobrze, czyli powiedziałeś, okej, okay, wyznaczyć sobie pewne obszary, od których chcemy zacząć, no i co, i robimy po prostu plan migracji z konkretnymi datami, kamieniami milowymi i po prostu trzymamy się tego, żeby to wyszło? Podzieliłbym ten temat na klientów małych i klientów dużych, mhm. bo... A co dla ciebie jest klient mały? Klient mały to jest taki, który ma nie wiem, do pięciu serwerów, powiedzmy, do okay. kilku, kilku, no może do dziesięciu serwerów. Mhm. W jednej lokalizacji, czy w ogóle? Możemy w ogóle. Okay. Mamy takich klientów mnóstwo, którzy mają od trzech serwerów do kilkunastu serwerów, albo okay. w jednej, albo w dwóch lokalizacjach. Czyli przyjmijmy do piętnastu serwerów. Ta, na Tacy ta tak. klienci nie mają y, czasu y, ani pieniędzy, żeby utrzymywać dwie różne infrastruktury. Tam jest y, prosta piłka. Data center mi się amortyzuje, jest alternatywa, żebym je odświeżył, i druga alternatywa jest taka, żebym sobie zmigrował do HCI. I jest podejmowana decyzja na bazie tych zalet, o których mówiliśmy, i jest całkowita migracja czyli kupuje się nowy sprzęt, no bo zakładamy, że to jest albo nowa fabryka, albo nowy, nowy budynek, albo odświeżenie czegoś, co już było. Kupujemy software, kupujemy hardware stawiamy to migrujemy są do tego Nutanixowe narzędzia darmowe są wasze mm -hmm. usługi jeśli są konieczne migrujemy maszyny yy, możemy migrować z różnych środowisk z VMware z Hyper-V yy, nawet z Citrixa yy, możemy to migrować do Nutanixa robi się to zwykle nawet przy produkcyjnym środowisku którego nie można zatrzymać to Jedna sobota powinna być wystarczająca. Przygotowuje się to, i potem w jeden, w jeden wieczór jest to migrowane. Są, są, na, to, są na to sposoby, mamy na to, na to narzędzia. Inaczej jest w firmach dużych. W firmach dużych to są takie, które mają powiedzmy tysiące korów, czyli setki serwerów. I też y, podobnie dużo macierzy. Y, w takiej firmie nie wchodzi raczej w grę właśnie migracja taka jednorazowa. Takie firmy zwykle utrzymują sobie różne infrastruktury, nawet dla swoich, swoich, swojej wiedzy. Niektóre z nich mają HCI, niektóre nie mają, niektóre to HCI mają produkcyjne, częściej to mają bardziej raczej jako środowisko takie testowe, deweloperskie. No i teraz właśnie się otwiera przed nimi pytanie: jak to, jak to migrować? Na ile, na ile fast to rozłożyć, czy to rozłożyć na, na lata? No my sugerujemy, żeby to robić jak najszybciej. Jest to też kwestia budżetu, yy, bo jeżeli mamy w tej chwili macierze, yy, one są zamortyzowane, no to może i czeka nasz zakup hardware'u tak czy tak, ok. To może warto rozważyć, żeby to zrobić jakoś szybko, czyli kupić dużą, yy, dużą ilość sprzętu pod HCI i software. Ale jeżeli mamy mnóstwo sprzętu i on się amortyzuje nam przez najbliższe tam kilka lat, no to pewnie w tym, w tym tempie będziemy sobie to migrować. Okej, okay. czyli tak naprawdę im szybciej podejmiemy tą decyzję, no tym będzie nam łatwiej. Czyli tak naprawdę to, co możemy sobie dzisiaj powiedzieć, warto już dzisiaj, każdy kto słucha tej naszej rozmowy, albo każdy, z kim się my kontaktujemy, czy też kontaktuje się Igor, warto, żeby dzisiaj zaczął sobie rozważać, no bo... Nie spodziewamy się nagle, że się tu znowu coś zmieni bardzo na korzyść, tylko raczej będzie stan obecny funkcjonował, tak? Tego, tego nikt nie wie. Okay. Tego nikt nie wie, ale może tak być, że się nic nie zmieni. Mm. Może być, że to, co widzimy teraz na rynku, to jest świadoma strategia i to wszystko, co widzimy, zostało przewidziane, w związku z tym nie będzie żadnej korekty. Okej. Okay. Jeżeli będzie decyzja o migrowaniu do HCI, to trzeba pamiętać, że to nie jest tylko Nutanix, który w tym świecie istnieje. Mm. Wystarczy w ten Gartner zajrzeć, są, y, są alternatywy. Czyli przy okazji migrujemy ze świata VMware, który jest światem zamkniętym. Jak się okazuje, VMware dokładnie taką strategię skutecznie wdrożył, i teraz jest ciężko się z niej y, wydostać. Czyli, jakbyś miał podsumować y, tą naszą rozmowę y, w kilku zdaniach, czyli y, jeszcze raz. Dlaczego Nutanix i dlaczego już dzisiaj? Dlaczego już dzisiaj mamy zawirowanie na rynku, które nam pokazało, że y, ten tradycyjny model y, data center, który jest przestarzały, jest nieskalowalny, jest drogi w utrzymaniu, jest ciężki w zarządzaniu, y, oprócz tego okazał się zamknięty. Znaczy, ten model wymaga wirtualizacji VMware, dla której jak się okazuje nie ma y, alternatywy. I skazuje nas na, na płacenie tyle, ile dostawca zażąda. Okay. I to jest taki, taki pierwszy przyczynek, żeby zmigrować z tego do HCI, do świata, który jest otwarty, który jest oparty na software'ze, gdzie elementy można do siebie dopasowywać, gdzie jest wielu graczy, gdzie jest mało hardware'u. Yy, yy, wiadomo, w softwareze łatwiej się yy, nawet negocjuje upusty <noise> niż w hardwareze, ale przede wszystkim łatwiej się tym zarządza, yy, jest to lżejsze, łatwiej się to rozbudowuje, yy, łatwiej się to ewentualnie kurczy, jeśli nie potrzebujemy yy, czegoś, łatwiej się tego pozbyć. To jest świat subskrypcji, z których można rezygnować. Jest zupełnie co innego niż świat sprzętu. A dlaczego sam Nutanix? Dlatego, że zawsze byliśmy liderem w Gartnerze. 15 lat y, debagowania naszego software'u, dodawania funkcji, wygrzewania go. Jest to najbardziej dojrzałe, najbardziej sprawdzone. Mamy bardzo dużo klientów. Y, klientów Mission Critical, czyli takich, którzy y, aplikacje krytyczne używają na Nutanixie. I małych, tak jak fabryki czy banki spółdzielcze w Polsce, do dużych, takich jak giełda Nasdaq czy Toyota. I to są klienci zadowoleni. To są klienci bardzo zadowoleni. Mamy nawet wskaźniki o satysfakcji wsparcia. Mamy rekordowe wyniki, jeśli chodzi o satysfakcję z naszego saportu. W skali od minus 100 do 100 jesteśmy oceniani na plus 90. Broadcom, czyli nasz tutaj niesławny bohater, ma jeden. Więc widać, że nasze priorytety są też gdzie indziej. I Nutanix yy, yy, to tak, handlowo bardziej. Jeśli chodzi o takie zalety dla użytkownika dla inżynierów. Dla inżynierów jest to najbardziej skonsolidowane, najbardziej y, spójne rozwiązanie na rynku i co za tym idzie najprostsze. Czyli wśród tych wszystkich HCI, a doświadczyłem ich kilka jako, jako pracownik różnych firm, nie widziałem jeszcze rozwiązania, które ma rzeczywiście jedno zarządzanie ma bardzo dużą funkcjonalność, ale ona jest zarządzana z jednego punktu. Jest bardzo prosta, jest bardzo spójna i wymaga bardzo mało czasu. Igor, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Szanowni Państwo, to, co mogliśmy, to tutaj przynieśliśmy Państwu w tym odcinku w rozmowach INERGO. Jeżeli macie więcej pytań, to możecie się z nami kontaktować. Zapraszam do pisania na odkrywajmałpa.inergo.pl I jesteśmy gotowi do przedstawienia Państwu planu migracji, planu wdrożenia. Czyli, jeżeli w ogóle rozważacie, w tej chwili tworzenie własnej nowej infrastruktury, to pomyślcie od razu o tym, żeby to robić na, na HCI. Albo jeżeli planujecie migrację, pewne zmiany, to tym bardziej zapraszamy do kontaktów. Igor, jeszcze raz dziękuję. Żegnam się z dziękuję. Państwem. Zapraszam na inne odcinki rozmowy w Winergo. Wszystkie dostępne na YouTubie. Jesteśmy tutaj, żeby dzielić się z Wami wiedzą na tematy różne. Technologiczne, techniczne. Jeżeli macie jakiś pomysł na to, o czym powinniśmy nagrać kolejne rozmowy, w no to zapraszam do komentowania tego czy też innych odcinków. Dziękuję bardzo, Arek Cempura. Pozdrawiam. Dziękuję za zaproszenie, bardzo mi było miło. to ja tutaj trzymam kciuki za te fotopłapki, żeby tam się jeszcze coś ciekawego złowało. No, Gorzej jak dziękuję, się zdziwisz, się. że coś tam... A to tą fotopłapkę, to masz wysoko zamontowaną? Różnie. Nie wiem, żeby się coś dziwnego nie złapało na raz, w tą fotografię zaskoczysz się, że tam na raz przyszło, przyszło coś. A w fotopułapkach jakiejś HCI tam nie, 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 nie da się zrobić? Tam, że jakąś... No właśnie. N nie ma jeszcze rozwiązań. Nie ma jeszcze rozwiązań tutaj w tym, w tym temacie. Trzeba <grym> pomyśleć. No, A jeszcze, jest to ciekawe rozwiązanie.